dzisiaj obraz polskiej wsi, obcięta głowa świni, jest najlepszym przykładem na obraz polskiej wsi. Wieś płacząca, haniebna i potraktowana wyjątkowo paskudnie przez polskich polityków. Protestujemy przeciwko zmowom cenowym zakładów produkcyjnych. Niestety doszło do takich paradoksów, że nieopłacalna staje się uprawa niektórych owoców i warzyw, no dlatego chcemy coś z tym zrobić. Tu w Warszawie słyszymy, że się sprzedaje to wszystko drogo, a my dostajemy no grosze, z których nie możemy się utrzymać i prowadzić dalszej produkcji. Byliśmy zmuszeni tu przyjechać do Warszawy, bo nie mamy innego wyjścia. Tak naprawdę dochodzi do sytuacji takiej, że w ogóle niedługo nic nie będzie się opłacało w Polsce uprawiać i wszystkie po prostu towary będą musiały być importowane. Polska w ciągu roku wydaje prawie 350 milionów złotych na żywność, którą kupuje. Czy kupują od was? Nie! Kupują od banksterów! Kupują od banksterów, od wielkiego biznesu, a nie od drobnych polskich rolników. Tam dorabiają się i biorą pieniądze nasze, wspólne. W tym roku nam się dzieje duża krzywda z tymi owocami. Nie mamy gdzie sprzedać. Nie ma w ogóle cen. Porównanie dam przykład. 4 lata temu cenę maliny, a podamy dzisiaj. 5-6 zł mieliśmy 4-5 lat temu. Dzisiaj mamy złoty 50 malinę. To nawet nam nie pokrywa kosztów zrywania. Bardzo dużo zarabiają pośrednicy, są te marże narzucane, po prostu jakie kto chce, takie sobie narzuca. No i też część owoców z krajów innych płynie do nas, a u nas się nic nie robi, po prostu tyle dają, ile dają, a my tak wieziemy i sprzedajemy. No. W tej chwili więcej otrzymuje osoba zbierająca wiśnie niż producent posiadający sad, dokonujący nasadzeń, kupujący środki ochrony roślin. To tak jakby w restauracji więcej zarabiał kelner niż jej właściciel, który inwestuje też w produkty. No jest to paradoks i chyba najprościej zrozumieć, że to tak nie powinno wyglądać. Trzeba by jakoś uregulować rynek, podpisywać jakieś kontrakty, umowy, żeby ludzie się ukierunkowali w stosunku do produkcji. Jeden by produkował na przykład buraki, drugi ziemniaki, a nie każdy produkuje to, co jest drogie, a potem znów się staje tanie i tak to ciągle jest.